Drodzy widzowie, tu Natalia z Projektu X. Dziś przed Wami piękna, choć smutna historia o miłości, która, jak twierdzi wielu, zdarza się tylko raz w życiu. Ale zanim posłuchasz, zasubskrybuj kanał Projekt X, bądź na bieżąco i koniecznie zostań ze mną do końca. Ta historia chwyta za serce. Każdy człowiek ma tylko jedno życie, dlatego nie warto marnować go na myślenie o tym, co wydarzy się w przyszłości. Ciesz się nim tu i teraz, doceniaj to, co masz, bo nigdy nie wiesz, czy za parę lat nie obudzisz się w wielkim poczuciu pustki i samotności. Opowiem Wam dziś historię Darka, wyluzowanego i naprawdę wesołego faceta, który zawsze na wszystko miał odpowiedź, nie trzymał się żadnych twardych zasad i na każdej imprezie był w centrum uwagi. W szkole uważano go za wariata, często wplątywał się w różne, dziwne, a czasem nawet niebezpieczne sytuacje, ale nigdy nie brakowało mu ambicji. Później studiował dziennikarstwo, a wykładowcy doceniali jego ciekawość świata, bystry umysł i wyróżniające się spośród innych pióro. Dlatego często przymykali oko na małe niedociągnięcia, spóźnienia i nieobecności. A do tego był niezwykle miły i charyzmatyczny. Słowem, był to człowiek, który potrafił zjednać sobie wszystkich. A jeśli wszystkich, to znaczy, że dziewczyny też nie potrafiły mu się oprzeć. Potajemnie się w nim podkochiwały i miały nadzieję zdobyć jego serce. Darek był bezapelacyjnie najlepszym ciachem na uniwerku. Mógł umówić się z każdą dziewczyną, którą tylko by zechciał, a wśród nich nie brakowało prawdziwych piękności o urodzie i kształtach modelek. A jednak z jakiegoś powodu Darek wybrał dziewczynę zupełnie innego pokroju, spokojną i skromną. Miała na imię Julia. Uczyła się z nim w grupie i właściwie niczym się nie wyróżniała spośród innych dziewczyn. Wychowała się w małym miasteczku w zupełnie przeciętnej rodzinie, a do stolicy przeprowadziła się na studia. Całe dzieciństwo spędziła z babcią, bo jej mama całe dnie spędzała w pracy. Ciężko im było związać koniec z końcem po tym, jak jej tata odszedł na niedługo po urodzeniu Julki. Dziewczynka go nie znała ani nie pamiętała, ale nie nosiła w sobie żalu. Była grzeczna, miła i chyba trochę naiwna, bo ślepo wierzyła, że wszyscy ludzie mają dobre intencje, są życzliwi, pomocni, a nawet jeśli się na kimś zawiodła, to łatwo wybaczała i szybko zapominała wszelkie winy. Któregoś dnia na uczelni wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Darek wszedł do sali wykładowej, trzymając Julię za rękę, tak żeby dla wszystkich stało się jasne, że są parą. Ta nowina zszokowała wszystkich znajomych Darka i Julii. Zastanawiali się, co najprzystojniejszy i najzdolniejszy facet w szkole widzi w tej zwykłej, niczym nie wyróżniającej się dziewczynie. Jak udało jej się go poderwać? Ale Darek nie przejmował się plotkami i poszeptywaniami. Wyglądał, jakby interesowała go tylko i wyłącznie jego urocza, słodka i nieśmiała Julia. Od tego momentu wszędzie chodzili razem. Darek troszczył się o nią, był dla niej czuły i kochający, przygotowywał jej niespodzianki i dawał niezwykłe prezenty, ale sam też bardzo się przy niej zmieniał. Stał się bardziej odpowiedzialny, poważny, pilny i godny zaufania. Zauważyli to nawet jego wykładowcy. Dziewczyna miała dobry wpływ na jego nieokiełznaną, buntowniczą naturę, ale było coś, co negatywnie wpływało na czułość w ich związku. Gdziekolwiek pojawili się razem, dziewczyny z grupy rzucały Julii pogardliwe spojrzenia i szeptały za ich plecami. To bardzo ją denerwowało, ale Darek cierpliwie ją uspokajał, mówił, żeby nie zwracała na nie uwagi i nazywał zazdrosnymi flądrami. Szczerze mu ufała, a przy jego boku z dnia na dzień stawała się coraz bardziej otwarta na innych, pewna siebie i szczęśliwa. To była jej pierwsza miłość, nigdy nie czuła nic podobnego, motyle w brzuchu i wielka satysfakcja przed spotkaniem. A co najważniejsze, ich uczucie trwało. Po kilku latach oboje skończyli studia i znaleźli pracę w dwóch dużych wydawnictwach. Żegnając się na uroczystości zakończenia roku, studenci życzyli parze szczęścia i szybkiego powiększenia rodziny. I nie zapomnijcie zaprosić nas na wesele, żartowali. Julka i Darek często się spotykali, chodzili na randki, ale wciąż mieszkali osobno. Co prawda dużo pracowali i czasem po prostu nie mieli czasu, by się zobaczyć, ale Julię to drażniło. Tęskniła za swoim chłopakiem. Chciała spędzać z nim każdą wolną chwilę, ale życiowe obowiązki coraz bardziej ich od siebie oddalały. Często jak Julia dzwoniła do Darka, ten nawet nie odbierał, czego po prostu nie mogła znieść. W końcu podjęła decyzję i zaproponowała, by razem zamieszkali. Niestety chłopakowi ten pomysł się nie spodobał i ku jej wielkiemu rozczarowaniu Darek odmówił, tłumacząc, że na razie nie ma takiej potrzeby, a jeśli chcą stworzyć normalną, szczęśliwą rodzinę, najpierw muszą się ustabilizować, zrobić karierę itd., a to zajmie im jeszcze trochę czasu. Poza tym jego matka była chora, potrzebowała dużo uwagi i troski i choć Julia nie rozumiała do końca, dlaczego Darek tak zareagował, to nie kłóciła się z nim. Przyjęła jego argumenty. Tatiana, mama Darka, bardzo lubiła i doceniała Julkę. Widziała w niej skromną, pracowitą i czułą dziewczynę. Idealną żonę dla swojego syna lekkoducha. Z czasem obie się zaprzyjaźniły i Tatiana często napomykała Darkowi, że chciałaby mieć taką synową jak Julia. Ale Darek nawet nie chciał tego słuchać i zawsze zmieniał temat. Jedyną osobą, która znała całą prawdę, był jego najlepszy przyjaciel Wojtek. W przeciwieństwie do Julii, Darek zawsze miał czas, żeby spędzić z nim wieczór, pograć w gry i napić się piwa. Któregoś razu przyjaciel zapytał Darka, dlaczego przesiaduje całymi dniami u niego, a nie w domu ze swoją dziewczyną. Na uniwersytecie byliście nierozłączni, wszyscy byli pewni, że pobierzecie się zaraz po odebraniu dyplomów. Dlaczego nie poprosisz jej o rękę? To fajna dziewczyna, byłaby dla ciebie idealną żoną. Oszczędna, piękna, nie wiem, o co ci chodzi. Albo ta impreza urodzinowa, którą dla ciebie przygotowała, pamiętasz? Było ekstra. Żadna laska nie zrobiła nic takiego dla mnie, mówił Wojtek. Przecież na pierwszy rzut oka widać, że cię kocha. Stary, gdyby była moja, nawet bym się nie zastanawiał, tylko już szedł z nią do ołtarza. Powiesz mi w końcu, o co chodzi? Słuchając monologu kumpla, Darek milczał i grał jak gdyby nigdy nic, ale po jakimś czasie się odezwał. No cóż, tak, pewnie masz rację. Julka mnie kocha, jest dla mnie dobra, urocza, świetnie gotuje, ale wiesz, jakoś nie ma między nami chemii. Wszystko stało się takie jakieś zwyczajne, nieciekawe. Najpierw bałem się ją stracić, a teraz widzę, że ona nigdzie się nie wybiera. Ufam jej w 100%. Wiem, że jest wierna. Po prostu jest dobrze jak jest, więc po co cokolwiek zmieniać? A Wojtek na to, wiesz, będę z tobą szczery. Według mnie jesteś po prostu bezczelny. Nie potrafisz doceniać tego, co masz, tylko zawsze szukasz czegoś więcej. Nie widzisz, że to bez sensu? A weź zejdź już ze mnie, gadasz jak moja stara. Mam tego dosyć. Patrz, lepiej atakują nas. I oboje złapali zapady. Wtedy Darek dostał powiadomienie. Męczy mnie, że ona w kółko dzwoni, pisze, mam tego dosyć. Żalił się i nawet nie spojrzał na wiadomości. Później sprawdzę, teraz gramy, bąknął. Po 2 godzinach telefon znowu zadzwonił, ale Darek nadal nie miał ochoty na przerwanie gry i rozmowę z kimkolwiek. Co ty robisz? Pytał go Wojtek. Odbierz w końcu ten telefon, a jeśli coś się stało? I sam wręczył aparat Darkowi. Mama? Zdziwił się, a po chwili jego twarz całkiem pociemniała. Jego mama opowiadała, że nagle źle się poczuła. Dzwoniła do niego, ale nie odebrał, więc zadzwoniła do Julki, a ta zostawiła wszystko, wsiadła w auto i jak najszybciej chciała przyjechać. Ale po drodze zdarzył się straszny wypadek. Ale co się stało? Już tam jadę, krzyczał. Synku, ale już za późno. Julka zginęła, Julka nie żyje. Tatiana zanosiła się płaczem. Dlaczego musiałam do niej dzwonić? To wszystko moja wina, zawodziła. Wojtek Wojtek stał jak skamieniały. Słyszał całą rozmowę Darka z matką i naprawdę chciał pocieszyć przyjaciela, ale zaniemówił, stał jak skała. Nie mógł wydusić z siebie ani słowa. Nie wiedział, jak się zachować. Darek rzucił słuchawką, upadł na krzesło, zakrył twarz rękami. Drżał i wył z rozpaczy, bez przerwy powtarzając, że to jego wina, to przez niego Julia zginęła. I wtedy coś sobie przypomniał. Wyskoczył jak z procy i złapał za telefon. Przecież wysłała mi SMS-a i dzwoniła, mówił do Wojtka. Jego ręce drżały, nie był w stanie wystukać odpowiednich przycisków. Aż wyświetliła mu się ostatnia wiadomość od Julii. Cześć kochanie, pewnie jesteś zajęty, ale jeśli nie, oddzwoń proszę. Twoja mama źle się poczuła, właśnie do niej jadę. Nie martw się, będę z nią dopóki do nas nie dołączysz. I to były jej ostatnie słowa. Na co dzień nie doceniamy tego, co mamy, a cierpimy dopiero, kiedy to stracimy. Wydaje nam się, że już zawsze będziemy mieć wszystko, co mamy dziś. Nie zwracamy uwagi na drobnostki, nie doceniamy prostych, małych i jakże ważnych szczegółów w naiwnym przekonaniu, że tak już po prostu musi być i tak będzie. Niestety wielu z nas dopiero coś strasznego wybudza z marazmu i zaczynamy rozumieć, że najważniejsze i najcenniejsze są nasze relacje, drobne gesty, wspomnienia. Dlatego proszę was, nigdy nie zapominajcie o swoich bliskich. Nie odkładajcie wszystkiego na później, bo przyszłość wcale nie musi być nam darowana. Czy straciłeś kogoś, kogo naprawdę kochałeś? Opowiedz swoją historię w komentarzu. A teraz pomóż dotrzeć filmikowi do szerszego grona. Wyślij link znajomym i udostępnij na Facebooku. A teraz nie przegap filmiku, który właśnie się pojawił. Dzięki i pozdrawiam.